Pracownik biurowy siedzi cicho przy swoim biurku, gdy wyrzuca telefon po 1 minucie i 18 sekundach. Coś zaczyna się unosić i skwierczeć, pochyla się nad urządzeniem i odsuwa inne rzeczy od urządzenia. Co nie wydaje mi się właściwą decyzją, jeśli wybuchnie bateria jej w twarz. Na pewno jest w zasięgu rażenia. Wszyscy zbierają się wokół zepsutego telefonu i nagrywają go na wypadek, gdyby wydarzyło się coś innego. Ciągle skwierczy od środka ekranu, ale poza tym wygląda na to, że nie wybuchnie. To kurwa. Jest to tak, czy to ja? iPhone meledak. YouTuber o imieniu Panji Petualang szuka późno w nocy ze swoimi przyjaciółmi żab i wszystkiego innego, co mogą znaleźć. Drużyna pochyla głowę, by szukać zdobyczy, ale po 21 minutach i 4 sekundach Panji nagrał dwunożnego stwora, który odskakuje od światła. Dzieje się to tak szybko, że wydaje się blado-biały i instynktownie ucieka od światła. Co ma sens dla nocnego stworzenia? Nie wydaje dźwięku, gdy się porusza, mimo że jest wielkości człowieka i jest bardzo blisko. YouTuber o imieniu Tate Stakens zbada stary budynek w Oklahoma City, który był kiedyś instytutem psychiatrycznym. Twierdzi, że około 4 rano doświadcza zjawisk paranormalnych udokumentować. Tym razem czarny pojemnik sam ślizga się po ziemi. Obejrzyj tę część i powiedz mi, czy można to sfałszować. Powiedziałbym, że była to lina lub coś zawiązanego wokół pojemnika, ale następnie podchodzi i sprawdza dokładnie cały przedmiot i nic tam nie było. Alright, did you guys just see that? That little black thing just moved. This thing moved, dude. It was right there, and now it's right here. That was some creepy shit. Stuff like that's been happening here, guys. Like, seriously. Mówi się, że Sorrel White House jest jednym z najbardziej nawiedzonych budynków w całej Savannah w stanie Georgia. Dwie różne kobiety spotkały tu swój koniec, jedna z nich o imieniu Matylda. Według opowiadań nadal chodzi po dziedzińcu w swojej czarnej sukience. Podczas wycieczki po okolicy YouTuber w imieniu Bill Smith uchwycił ten krótki film, przedstawiający kobietę uciekającą z domu w całkowicie czarnym gorsecie. Dziwne jest to, że tak naprawdę nigdy nie otwiera drzwi po lewej stronie. Zamiast tego pojawia się znikąd, by przekroczyć przestrzeń między dwiema kolumnami, a następnie wychodzi z drugiej strony. Według Billiego postać zmierzała na parking, czekał do 1:30 w nocy i przez resztę czasu nic więcej nie zobaczył. Ale na pewno jest to ciekawe miejsce, żeby poszukać więcej informacji na ten temat. YouTuber o imieniu Syzakiria bada plac budowy, gdy napotyka dziurę w ziemi, z którą towarzyszą złe emocje. Jest to bardzo ciekawe i uderza w ziemię kijem, usłyszał udręczony głos, a następnie silny podziemny wiatr. Ta część zdecydowanie brzmi jak osoba wołająca o pomoc. Wkrótce ich krzyki zostają zastąpione innym dźwiękiem, tym razem znacznie innym niż pierwszy. Nie sądzę, żeby ludzkie struny głosowe mogły kiedykolwiek wydawać takie dźwięki. Ostatni jęk wkrótce zostaje zagłuszony przez chór nadprzyrodzonych wrzasków.
Także to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć!